W tej chwili znajdujemy się na tak zwanym międzymurzu. Na czym to polega? Po lewej stronie mam mur obronny i po prawej stronie mam mur obronny. Te okna z tyłu w tle, niech Was nie zmylą, one są późniejsze. Tu jest ściana muru obronnego, tu jest międzymurze, tak się to fachowo nazywa, i kolejny mur obronny schodzący tam w dół. Za moimi plecami zobaczycie takie wycięcie. To jest po prostu mur nie do końca odbudowany. Dzięki temu mamy tutaj jak gdyby przekrój muru obronnego. Możemy zobaczyć jego grubość. Im bardziej schodzi do dołu, tym w zasadzie mur staje się grubszy. Tutaj nawet przy samej górze ma blisko 2 metry grubości. Czyli rozbicie takiego muru jest już poważnym problemem dla atakujących, dla artylerii, czy dla jakichś tam katapult, innych trebuszy, czy blit. U podstawy ten mur jest dużo grubszy, bo on się jak gdyby tak trapezowo rozchodzi do dołu. On jest na dole postawiony na fundamencie skalnym, to znaczy wycięto na skalę półkę skalną, żeby wyrównać teren, i na tym postawiono, w zasadzie każdy mur, jaki tu stoi, jest na takiej skalnej półce wycięty. To uniemożliwia jakiekolwiek podkopy, szturmowanie. Ponieważ od tej strony zamek był atakowany, to mur jest gruby. Za moimi plecami ten mur zakręca i dalej międzymurze się ciągnie, ale tam z tamtej strony już mamy przepaść. Na początku mamy ten ganek bojowy, taki, ten chodnik bojowy z tym przedpiersiem, to jest to u góry te zęby takie. I potem jest na tyle gruby mur, że można chodzić spokojnie przed tym przedpiersiem. Natomiast tam dalej ono w pewnym sensie zanika i cały mur w zasadzie nie ma nawet metra grubości, dlatego że z tamtej strony atak jest właściwie niemożliwy. Te zęby, o których przed chwilą wspomniałem, co to jest? To się nazywa fachowo kranelarz. Tam mamy po prostu takie zęby i wręby. To mogą być merlony i wręby, bo merlony to jest też jak najbardziej poprawna nazwa. Taki kranelarz jest stosowany stosunkowo wcześnie. Nie ma go nigdy, jak w tych wszystkich takich dawnych grodziskach drewnianych, w tych grodach, tego tam po prostu nie ma. Czasami teraz ludzie odtwarzają coś takiego, robią takie zęby, ale to jest błąd, to nie było tego. Tam była po prostu lita ściana i tylko czasami na tej ścianie wieszano tarcze. One wystawały trochę ponad lico tego przedpiersia muru, robiąc wrażenie takiego kranelarza, ale to nigdy nie było robione z belek. Natomiast tutaj pojawiło się coś takiego, w średniowieczu w murach kamiennych, gdzie robiono, tak jak mówię, te zęby i wręby, czyli merlony jako zęby. Co to nam daje? Chowając się za takim zębem, jesteśmy zasłonięci przed strzałem przeciwnika, ale to wcięcie między tymi zębami pozwala nam się wychylić i strzelić. Czyli to są strzelnice. Po jakimś czasie pojawiły się również strzelnice w tych zębach. Wąskie otwory strzelnicze, oprócz tych szerokich jeszcze wycięć takich, pojawiły się czasami w co drugim, czasami w każdym zębie. Z czasem w ogóle zrezygnowano, kiedy udoskonalono broń palną, ale już nawet wcześniej, kiedy już kusze zaczęły odrywać coraz większą rolę i łuki, zrezygnowano całkiem z tych wrębów, tylko zrobiono licowaną ścianę, tak zwane to przedpiersie muru, i tylko w tym porobiono strzelnice. W zależności od okresu i w zależności od broni, z jakiej korzystano, te strzelnice miały bardzo różne kształty. Niektóre z Was pokażę, i w jaki sposób działa broń w tych strzelnicach. One są dosyć trudne, szczerze mówiąc, dla strzelców, dlatego że niewiele przez nie widać i bardzo ograniczają pole manewru bronią. Ale to, mając broń w ręku, będzie można łatwo zobaczyć. Tu na Zamku Bolkowskim mamy ogromną, taki właściwie ogromny rarytas, dlatego że u góry mur obronny na głównym budynku jest wykończony tak zwanym jaskółczym ogonem. To jest kranelarz typu jaskółczy ogon. Widać takie, jak gdyby przeciąć jakieś koło i dwie półweczki odwrócić, czyli w formie ogona jaskółki. To się po raz pierwszy pojawia we Włoszech w roku 1475 roku. Jeżeli niedługo potem już było tutaj zbudowane na Zamku Bolkowskim, to jest bardziej ozdobny właściwie element, oczywiście mający zastosowanie obronne, ale jednocześnie dający jakieś pojęcie estetyki. To świadczy o tym, że tutaj ci ludzie podróżowali po całej Europie bardzo szybko i bardzo szybko łapali wszelkiego rodzaju nowinki, które się pojawiały gdzieś w włoskich miastach czy francuskich miastach. I jest to chyba jedyne miejsce, przynajmniej tu na Dolnym Śląsku, być może się mylę, ale nie znam gdzie indziej właśnie tego typu kranelarzu, typu jaskółczy ogon. Tu w tej chwili znajdujemy się na tak zwanym chodniku bojowym, na murze obronnym w Zamku Grodziec. Mur jest naprawdę potężnych rozmiarów. Po szerokości tego chodnika widać, jakiej grubości jest sam mur. Jest to rzeczywiście imponująca już budowla. Za plecami mam coś takiego, co nazywamy machikułą. Opowiadałem Wam o hurdycjach, czyli to są takie drewniane, przed lico muru wysunięte ganki bojowe.
Czasami robiono je z kamienia. Tutaj mamy właśnie wykonaną taką hurdycję z kamienia. Nazywamy to hurdycją. Do czego to służyły? Tu po prostu mamy gotowe otwory, w tej chwili zabezpieczone kratami. Jeżeli przeciwnik pod nami zaczynał szturmować bramę, to bez większego wysiłku mogliśmy mu to spuścić lub wylać na głowę cokolwiek by nam do głowy przyszło. Czy mamy smołę, czy mamy wrzącą wodę, chociaż woda w tej wysokości podejrzewam, żeby zdążyła ostygnąć, zanim by doleciała, bo tu jest dosyć spora wysokość. W każdym razie duże kamienie, płonąca smoła idealnie nadawałaby się do zatrzymania atakujących. Za plecami mam również strzelnicę. Tutaj jest taka ciekawa rzecz. Pierwsza ta strzelnica to jest tak zwana strzelnica szczelinowa, ponieważ jest to po prostu wąska szczelina w murze. One mogą przybierać różne kształty i nazwy. Jeżeli będziemy mieli po prostu okrągły otwór, będzie to strzelnica kolista. Jeżeli będzie otwór z taką szczeliną prowadzącą do góry, to w tym momencie mamy do czynienia z tak zwaną strzelnicą kluczową. To jest jak gdyby odwrócona dziurka od klucza. Z tym, że to może przybierać różne kombinacje. Tu jeszcze mamy u góry taką strzelnicę krzyżową, czyli jest krzyżyk u góry. One są dostosowane zarówno do broni palnej, jak i do broni miotającej, czyli kuszy lub łuku. Do łuku, jeżeli mamy na przykład taką szczelinę, będzie zawsze dużo dłuższa. One są te wcześno-średniowieczne bardzo długie, dlatego że łuk sam jest w sobie długi, wysoki i operowanie strzałą powoduje, że musi mieć większą możliwość celowania po prostu. Natomiast do broni palnej tu często są już takie małe podkładki drewniane, o które możemy zaczepić tak zwaną hakownicę, czyli broń, która ma pod lufą hak, żeby nas odrzut nie przewrócił. Albo w ogóle oprzeć sobie muszkiet, żeby nam się nie niszczyło kolba, po prostu łoże właściwie o kamienną część tego muru, więc przy odrzucie zdzierałoby nam to drewno, stąd jest drewniana podkładka podłożona. To nam po prostu ułatwia strzelanie. Nad nami jest oczywiście dach, tak jak mówiłem, on wygląda konstrukcyjnie dosyć solidnie, czyli jakiekolwiek pociski spadające wystrzelone gdzieś tam pionowo, stromotorowo do góry będą spadały na ten dach, nie będą robiły nam jakiejś dużej krzywdy. No i jeżeli nawet przeciwnik dostawi tak wysokie drabiny i wedrze się na ten dach, no to na dziedziniec jest stąd na ładnych 20 chyba metrów, więc jeżeli on z tego dachu zleci, to po prostu szufelką trzeba będzie gościa stamtąd zbierać. Więc takie mury są lepiej zabezpieczone po prostu przed jakimkolwiek atakiem znienacka. Za moimi klecami znajduje się wykusz kapliczny, no bo w zasadzie trudno wyobrazić sobie zamek, który by nie posiadał kaplicy. Pamiętajmy, że ci ludzie byli bardzo bogobojni i wierzący, a przychylność boska była tym ludziom niesamowicie potrzebna, więc w tej sytuacji na każdym zamku budowano jakąś kaplicę. Tutaj mamy bardzo ładny wykusz kapliczny z piaskowca. Na zamku Chojnik niestety taki wykusz kapliczny się nie zachował. W Bolkowie kaplica była, tylko że w tej chwili trudno nawet ustalić, w którym miejscu, ponieważ zamek był już na tyle zniszczony, że sama kapliczka wcześniej przenoszona z miejsca na miejsce ostatecznie nawet nie mamy śladów, gdzie ona ewentualnie mogła być. Tutaj oczywiście była kaplica specjalnie dla pana zamku i jego rodziny. Przychodził najczęściej jakiś proboszcz miejscowy, który odprawiał tutaj specjalnie msze w jakieś wszelkiego rodzaju święta. Plebsu do tych kaplic na ogół nie wpuszczano, one były niewielkich rozmiarów. Dla plebsu były kościoły we wsi czy w miasteczku, a kapliczka była taką wewnętrzną sprawą zamku i wyłącznie dla mieszkańców tego zamku i to jeszcze do tego uprzywilejowanych, ponieważ ona była w tej części reprezentacyjnej najczęściej, gdzie przebywał pan z własnym dworem. Ja wam wspomniałem wcześniej o wodzie na zamku, o brakach wody. Otóż tutaj za moimi plecami jest taka malownicza studzienka, gdzie w tej chwili bardzo chętnie się dziewczyny fotografują, bo to tak ładnie malowniczo z kwiatkami wygląda, ale to nie jest studnia. W rzeczywistości to jest cysterna. Otóż tu w skale jest wykuta prawie 8-metrowej głębokości cysterna i do tej cysterny zbierano systemem rynien wodę ze wszystkich dachów. Tu wszędzie, gdzie były zabudowania, rynnami odprowadzono wodę do takich cystern. I one nam zabezpieczały wodę w czasie oblężenia. Nie była to zbyt ciekawa woda, ona tam z reguły była lekko zatęchła, nie do końca była czysta, wprawdzie to nie było otwarte, takie jak w tej chwili tu widzicie od studzienka z daszkiem, tylko to była jak gdyby zabudowana taka mała budka, czy powiedzmy sobie szczerze, przypominająca drewniany tojtoj, no i tyle. Z otwieranymi drzwiczkami, tam wtedy można było spuścić wiadro na linię i wyciągnąć sobie wody. Ale z tego raczej korzystano tylko w sytuacji zagrożenia, kiedy zamek był oblężony. Natomiast na co dzień zawsze schodziło się do strumienia w zamkach górskich po świeżą wodę. No, tam gdzie ta świeża woda była w miarę jeszcze dostępna, bo tak jak powiedziałem, niektóre zamki położone wysoko w górach w ogóle dostępu do żadnych źródeł nie miały. Tam do najbliższego źródła trzeba było ze 2-3 godziny zasuwać na dół. Więc korzystano głównie z wody opadowej. W górach często deszcze są, ale to jest taka pułapka, że mało obrońców będzie z kłopotami broniło twierdzy.
wielu obrońców szybko wyczyści zapasy i zabraknie wody. I tu jest tak trudno wypośrodkować czasami, czy nam obrońców starczy, czy nam wody starczy. Chociaż z drugiej strony pamiętajmy, że jeżeli duch bojowy nie ginie, to w zasadzie mała grupka potrafi obronić się w sposób niewiarygodny. Być może słyszeliście o takiej naszej twierdzy kresowej, nazywała się Trębowla. To był zbudowany zamek na takim skalnym wzniesieniu przy mieście o tej samej nazwie. I tam doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że łącznie 300 obrońców zostało oblężonych przez Turków w XVII wieku. Tych Turków źródła podają różnie, od 15 do 10 tysięcy było. Czy to jest 15 tysięcy czy 10, to już nie ma większego znaczenia. Obrońców, tak jak powiedziałem, było niecałych 300. Ale nie Spartan bynajmniej. Ginąć jakoś tak nie mieli ochoty. Oblężenie ciągnęło się w sposób dosyć paskudny. Turcy nie byli w stanie przełamać obrony tych zaledwie kilkuset ludzi. No ale zaczynały się kłopoty. Już powoli kończyły się zapasy żywności i wody w samym zamku. Tam zaczynały być jakieś problemy. No, załoga była w pewnym momencie gotowa poddać już ten zamek, tylko że tu do akcji wkroczyła, według wszelkich przekazów raczej potwierdzonych, pani Chrzanowska, żona komendanta twierdzy. Pani Chrzanowska narobiła takiego wrzasku na tych obrońców, wyzwała ich okrutnie. Swojemu mężowi powiedziała, że z takim tchórzem, swoim mężem zadawać się nie będzie. Oczywiście podniosła ducha bojowego. Turcy w tym czasie robili wściekle podkop pod zamek, bo jedynym sposobem na wysadzenie, jednym sposobem na zdobycie było po prostu wysadzenie murów w powietrze albo jakiegoś bastionu, żeby dostać się do środka. Tyle, że zamek był na skalę. Oni używali do tego górników i inżynierów. Kuli, ale dowódca wojsk tureckich naciskał na głównego inżyniera, żeby przyspieszyć to. Groził mu coraz bardziej. Oblężenie już zaczynało przypominać na czarną rozpacz, kończyła się żywność oblegającym, zaraza się rozwijała coraz szybciej, jak to zawsze w wojsku bywa. No i w końcu postanowiono, że już dobra, wysadzimy. No, ten inżynier w swojej głupocie powiedział, że już podkop jest zrobiony na tyle głęboki, że mury wylecą w powietrze. Eksplozja była potężna, niestety nie naruszyła kompletnie żadnego muru. Się okazało, że podkop był ten wykuty w skale, był stanowczo za krótki, więc skończyło się to niczym. To też skończyło się źle dla głównego inżyniera, bo natychmiast po tym wybuchu, jak się okazało, że skutków nie ma żadnych, ścięto go od razu tam na miejscu, a armia turecka zwinęła się i poszła tam, skąd przyszła, mówiąc krótko, czyli do Turcji. Miejsce jest zupełnie zapomniane przez Boga i ludzi. Zniszczone, opuszczone budynki, zapadające się już powoli w ziemi i ludzie kompletnie zdziczali, siedzący po lasem. Kobiety oczywiście gwałcono.